Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu naukowym Zjeździe Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Jest mi niezwykle miło powitać dzisiaj pana profesora Macieja Witka z Instytutu Filozofii, który przyjął nasze zaproszenie i dzisiaj wprowadzi nas, myślę, w świat wieloznaczności, pewnych niedopowiedzeń. Będziemy się zastanawiać nad tym, ile znaczeń ma jedna wypowiedź. Ja nie wiem, ile znaczeń ma ta wypowiedź, którą za chwilę powiem, że niezmiernie cieszymy się, że tak interesujący wykład dotyczący, myślę, i komunikacji, ale również szeroko rozumianej kognitywistyki będziemy mogli wysłuchać i nie wiem, ile znaczeń ma ta wypowiedź. Wiem jednak, że na pewno każdy z nas na ten wykład dzisiaj czekał inaczej, więc mnożąc to razy liczba słuchaczy, myślę, że dzisiaj jest nas prawie 300 osób, to tyle znaczeń, to oczekiwanie na ten wykład miało, panie profesorze. Ja tylko jeszcze dodam, że dzisiejsze spotkanie jest realizowane w ramach dwóch projektów. Pierwszy projekt, Zachodniopomorski Senior, realizowany we współpracy z województwem zachodniopomorskim, i drugi projekt, Humanistyczny Senior, realizowany w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Życzę Państwu przyjemnego wykładu, licząc dzisiaj na dyskusję, a pana profesora zapraszam, dziękując raz jeszcze. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. To jest dla mnie duża przyjemność, że mogę dzisiaj tutaj wystąpić. Bardzo dziękuję pani dr Beacie Bugajskiej za zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć słów kilka na temat mechanizmów komunikacji pośredniej. Więc może najpierw zacznijmy od takiej bardzo grubociosanej, roboczej definicji tego, czym jest komunikacja pośrednia. Z komunikacją pośrednią mamy do czynienia wtedy, kiedy zasadnicza treść pewnej wypowiedzi wykracza poza to, co możemy wyczytać z wypowiedzianych słów. Ja rozumiem, że może ta formuła brzmi na razie dosyć abstrakcyjnie, ale bardzo proszę kupić ją na kredyt. Mam nadzieję, że jak przejdziemy do omówienia konkretnych przykładów tego zjawiska, to ta formuła stanie się jaśniejsza. Zasadnicza treść wypowiedzi wykracza poza to, co można wyczytać, odkodować z wypowiedzianych słów. To zjawisko jest bardzo powszechne, co będę starał się udowodnić, przedstawiając Państwu pewną liczbę przykładów. I to zjawisko też jest przedmiotem badań przynajmniej kilku dyscyplin. Na pewno filozofii języka i rzeczywiście pionierem badań nad komunikacją pośrednią był brytyjski filozof Paul Grice. Również językoznawstwo interesuje się komunikacją pośrednią, a także taka stosunkowo młoda dyscyplina badawcza, jaką jest kognitywistyka. Z grubsza rzecz biorąc, takim głównym celem kognitywistyki jest badanie aktywności poznawczej i komunikacyjnej umysłu i budowa modeli wybranych zdolności poznawczych. I teraz okazuje się, że badania nad językiem, badania nad komunikacją stanowią bardzo ciekawe okno, przez które możemy spojrzeć na aktywność umysłu. Oczywiście nie jest to okno jedyne. Mamy jeszcze przecież w neurobiologii, w psychologii całą masę bardzo wartościowych, naukowych technik badania aktywności umysłu. Ale jednym z takich okien, które zapewnia nam wgląd do aktywności umysłu, jest właśnie badanie mechanizmów komunikacyjnych. Dlatego chciałbym o nich dzisiaj tutaj powiedzieć. Zacznijmy od takiego pytania. Co składa się na naszą kompetencję komunikacyjną? Czyli innymi słowy, co musimy wiedzieć, co musimy poznać, aby móc uczestniczyć w komunikacji językowej? No i jaka jest pierwsza narzucająca się odpowiedź? Co musimy znać, aby móc uczestniczyć w komunikacji językowej? Język, oczywiście.
To jest podstawowa i pierwsza intuicja, która się pojawia wtedy, kiedy musimy odpowiedzieć na to pytanie. A więc umówmy się, że tym podstawowym składnikiem naszej kompetencji komunikacyjnej jest coś, co byśmy nazwali kompetencją językową. Kompetencja językowa polega na tym, że znamy znaczenia słów, które należą do naszego języka. Tak? Okazuje się jednak, że kompetencja językowa nie wystarczy do tego, aby móc spokojnie komunikować się za pomocą języka. Rozważmy takie dwa przykłady. Tak? Pierwsza wypowiedź. Znalazła się w potrzasku. Niech to będzie relacja z jakiegoś epizodu życia pewnej damy. Druga wypowiedź. On jest pilotem. Okazuje się, że tutaj możemy odkodować rzeczywiście znaczenia słów, które się tutaj pojawiły, ale zwróćmy uwagę na dwa zjawiska, które występują w wypadku tych dwóch wypowiedzi. Pierwsze zjawisko nazywa się wieloznacznością. Czy Państwo są w stanie zidentyfikować wieloznaczność w pierwszej wypowiedzi i w drugiej wypowiedzi? Tak, ona jest widoczna, prawda? Mianowicie można znaleźć się w potrzasku dosłownie, jeżeli mówimy o pewnej damie, która uczestniczy na przykład w jakimś leśnym polowaniu albo inspekcji lasu, tak, i rzeczywiście no, wpadła w potrzask, albo możemy mieć na myśli pewne idiomatyczne znaczenie tej wypowiedzi. Poza tym tutaj jest taki ukryty zaimek osobowy, mianowicie ona, i też nie bardzo wiemy, słysząc tę wypowiedź, o kim konkretnie mowa. I ten drugi fenomen nazywa się okazjonalnością. Tak? Mamy takie właśnie wyrażenia okazjonalne, jak on, ona, ja, ty, dziś, wczoraj. I odniesienie tych słów w sposób systematyczny zależy od tego, w jakim kontekście one się pojawiają. Z tymi samymi dwoma zjawiskami mamy do czynienia również w wypadku drugiej wypowiedzi. Również słówko on jest wyrażeniem okazjonalnym, nie wiemy, o kim mówimy. Po drugie, samo słówko pilot też jest wieloznaczne, posiada kilka znaczeń w języku polskim. A więc okazuje się, żeby ustalić znaczenie tej wypowiedzi, my musimy odwołać się do kontekstu. Musimy wiedzieć, w jakim kontekście te słowa się pojawiły i wtedy wiemy, o jaką damę chodzi w pierwszej wypowiedzi, o jakiego kawalera chodzi w drugiej wypowiedzi i w jakim sensie używamy terminu pilot i w jakim sensie używamy frazy być w potrzasku. A więc nie tylko trzeba znać język, trzeba jeszcze posiadać coś, co moglibyśmy sobie nazwać kompetencją pragmatyczną. Tak? Gdzie kompetencja pragmatyczna to jest umiejętność wykorzystywania wiedzy o kontekście wypowiedzi do precyzyjnego ustalenia jej znaczenia. A więc mam nadzieję, że te dwa pierwsze przykłady pokazują, że nie wystarczy sama znajomość języka, aby ustalić znaczenie wypowiedzi. Musimy jeszcze odwołać się do kontekstu. No i pojawia się takie pytanie, i to już jest pytanie, które stawia kognitywistyka. Jaki jest, w cudzysłowie, podział pracy pomiędzy kompetencją semantyczną a kompetencją pragmatyczną w odczytywaniu znaczenia wypowiedzi? Tak? Zanim spróbujemy uporać się z tym pytaniem, to może przyjmijmy pewne takie założenie. Tak? Mianowicie przyjmijmy rozróżnienie pomiędzy zdaniami a wypowiedziami. Zdanie jest elementem języka. To jest pewien przedmiot abstrakcyjny. Zdanie jest elementem języka. Natomiast wypowiedź jest pewnym zdarzeniem komunikacyjnym, które możemy przedstawić jako zdanie użyte w kontekście. Formalnie to się reprezentuje jako taką parę zdanie plus odpowiednio reprezentowany kontekst, ale możemy powiedzieć, że wypowiedź polega na wypowiedzeniu zdania. Zdania są narzędziami formułowania wypowiedzi. Zdania mają strukturę gramatyczną, zdania mają pewną liczbę słów, natomiast zdania nie mają nadawcy, odbiorcy, czasu i miejsca wypowiedzi. Natomiast te atrybuty, nadawca, czas i odbiorca, już przysługują wypowiedziom, tak? Wypowiedzi. No i teraz, kiedy te zdania 1 i 2 pojawiają się w różnych kontekstach, to mamy te same zdania, ale różne wypowiedzi, tak? Czyli możemy mieć do czynienia z tymi samymi zdaniami, ale różnymi wypowiedziami. I teraz, szukając odpowiedzi na to wyjściowe pytanie, sformułujmy taką wyjściową hipotezę. Po pierwsze, kompetencja językowa ustala możliwe interpretacje. Czyli jeżeli ja znam swój język i słyszę słówko pilot, to kompetencja językowa mi wyliczy alternatywne, możliwe sposoby rozumienia słówka pilot. Kropka. Potem wkracza do akcji kompetencja pragmatyczna, konsultuje się z kontekstem i mówi nam, która z tych opcji, które nam zdefiniowała semantyka, jest opcją właściwą. Tak? Czyli bardzo czytelny podział pracy.
Kompetencja językowa ustala nam, jakie są możliwe interpretacje, jakie są możliwe znaczenia wypowiedzi, a kompetencja pragmatyczna wybiera jedną z tych ustalonych alternatyw jako właściwą. Bardzo elegancki podział pracy. Okazuje się, że ta elegancka hipoteza jest nie do utrzymania. Nie da się tak podzielić zakresu obowiązków między semantykę, między kompetencję językową, a kompetencję pragmatyczną. Rozważmy ten przykład. Przyjmijmy, że A i B rozmawiają o problemach zawodowych Janka. Janek pracuje w jakiejś korporacji, popadł w tarapaty, grozi mu pewnie zwolnienie dyscyplinarne. No i A pyta, biedny Jan, jak możemy mu pomóc? Rozmówca B odpowiada, Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. Proszę Państwa, czy rozmówca B zachował temat rozmowy? O właśnie, słyszę tak i słyszę nie. Proszę Państwa, jedna i druga odpowiedź jest właściwa. Zależy tylko, o które znaczenie wypowiedzi nam chodzi. Jeżeli będziemy patrzeć na znaczenie dosłowne wypowiedzi, czyli to, które da się wyczytać ze słów wypowiedzianych przez rozmówcę B, to powinniśmy powiedzieć, że on zmienia temat rozmowy. Pytanie dotyczy problemów Janka, a odpowiedź dotyczy relacji rodzinnych Piotra. Ale jeśli my znamy kontekst wypowiedzi, a do kontekstu należą takie wzajemnie podzielone, głębokie przekonania, że naszą firmą niepodzielnie rządzi prezes Kwiatkowski, który włada nią żelazną ręką, ale ma jedną słabość. Słucha się zięcia. No to wtedy, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że mamy taką wypowiedź, no jak możemy pomóc Jankowi, a ktoś mówi, Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego, to jest to wyraźna sugestia, że można pomóc Jankowi, prosząc o wstawiennictwo Piotra. Tak, prawda? Więc proszę zobaczyć, to jest druga wypowiedź, którą możemy przypisać temu zdaniu. Ale czy tę wypowiedź ustalimy dzięki kompetencji językowej? Nie, dzięki kompetencji pragmatycznej. Proszę zobaczyć, co ja mogę wyczytać ze zdania. Ze zdania ja mogę wyczytać to, że Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. Dalej mogę wyczytać, jakie są wszystkie możliwe konsekwencje tego zdania. No jeżeli Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego, to Kwiatkowski jest teściem Piotra. Gdyby ktoś się nie zgodził na ten wniosek, to znaczy, że nie rozumie terminów zięć i teść. Dalej, Piotr nie jest kawalerem, tak? No tak jakoś to jest, prawda? Chcesz mieć teścia, musisz mieć żonę. To idzie w pakiecie, prawda? A więc to jest coś, co można wyczytać z samej znajomości języka. Natomiast co wypowiedź B, i tu uwaga, techniczny termin, implikuje konwersacyjnie. Można poprosić Piotra, by wstawił się za Janem u prezesa Kwiatkowskiego. Tak? Proszę teraz zmieńmy nieco kontekst wypowiedzi zdania o Piotrze, który jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. A i B rozmawiają o błyskawicznej karierze Piotra w tej samej firmie. No ciekawe, czemu Piotr tak szybko awansował, a odpowiedź, Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. Proszę Państwa, czy zmieniło się dosłowne znaczenie tej wypowiedzi? Nie. Czy zmieniło się znaczenie implikowane konwersacyjnie? Tak, bo tym razem wypowiedź zdania Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego w kontekście dialogu 4 komunikuje coś innego niż wypowiedź tego samego zdania w kontekście dialogu 3. Prawda? A więc zmieniliśmy kontekst, w którym pojawia się zdanie, mamy inną wypowiedź i ta wypowiedź co innego implikuje konwersacyjnie. Nazwijmy to znaczenie, które jest implikowane konwersacyjnie, implikaturą konwersacyjną. Tak? Czyli okazuje się, że pewna wypowiedź może mieć przynajmniej dwa znaczenia. Jedno dosłowne, a drugie implikowane konwersacyjnie. I umówmy się, że w całkowitym znaczeniu wypowiedzi możemy wyróżnić przynajmniej dwa aspekty. Pierwszy z nich nazwijmy znaczeniem pierwotnym. I znaczenie pierwotne to jest innymi słowy to, co powiedziane. Czyli to, co się da wyczytać bezpośrednio z wypowiedzianych słów dzięki kompetencji językowej. Natomiast często najbardziej interesującym znaczeniem jest znaczenie wtórne. To jest to, które się da wyczytać z faktu, że ktoś użył tych, a nie innych słów w konkretnym kontekście. Czyli tutaj już do głosu dochodzi kompetencja pragmatyczna, czyli ta, która jest wrażliwa na kontekst. Tak? A więc mamy tutaj te dwa aspekty znaczenia wypowiedzi. No rozważmy taką wypowiedź. Wychodzimy z wykładu, jesteśmy głodni, ktoś mówi, mam ochotę na pizzę, ktoś odpowiada, tuż za rogiem jest niezła restauracja. Ktoś za chwilę wraca i mówi,
oszukałeś mnie, okłamałeś mnie, tam jest restauracja, ale ona nie serwuje pizzy. Ktoś odpowiada, ale ja ci nie mówiłem, że tam jest pizza. Proszę Państwa, czy rozmówca B skłamał, mówiąc, że tuż za rogiem jest niezła restauracja? Nie. A wprowadził w błąd? Tak. A więc uwaga, musimy odróżnić sobie dwa typy kombinacji. Pierwsza to jest mówienie fałszów, druga to jest wprowadzanie w błąd. O, politycy to często wykorzystują, prawda? Jak wprowadzić błąd, nie kłamiąc? Tak? Wykorzystują mechanizmy właśnie konwersacji, komunikacji pośredniej. Tak? I proszę zobaczyć, co jest implikaturą tej wypowiedzi B. Mianowicie, że ta restauracja jest otwarta i serwuje pizzę. To jest to znaczenie, które wykracza poza słowa, które wypowiedział rozmówca B, ale w kontekście jest to oczywiste. No i jakie są teraz cechy dystynktywne? Jakie są takie główne własności implikatur konwersacyjnych? Po pierwsze, zależą od kontekstu. Proszę sobie przypomnieć to, co się dzieje z wypowiedzią zdania Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. Zmienił się kontekst z dialogu 3 na dialog 4. Zmieniło się znaczenie wtórne, zmieniła się implikatura. Znaczenie pierwotne się nie zmieniło. Jest nadal to samo. Tak? Czyli implikatury są wrażliwe na zmianę kontekstu. Po drugie, implikatury są wywnioskowane. Żeby ustalić znaczenie pierwotne, to co powiedziane, ja po prostu muszę znać reguły semantyczne, reguły mojego języka. Ale żeby ustalić znaczenie wtórne, ja muszę trochę pomyśleć. Czasami to myślenie jest w mgnieniu oka, ale to jest jakieś wnioskowanie, które zachodzi bardzo szybko w naszych głowach. Czasami, kiedy jesteśmy zmęczeni, nie chwytamy implikatur, które komunikują do nas inni ludzie. Po trzecie wreszcie, implikatury są podatne na uchylenie. I to jest ich dystynktywna własność. Mianowicie ktoś może powiedzieć, ha, ciekawe, czemu Piotr tak szybko awansował. Odpowiedź, Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. Czyli co, implikuje, że nepotyzm miał miejsce, prawda? A potem dodaje, ale Piotr zawdzięcza swój awans wyłącznie ciężkiej pracy. Co zrobiono za pomocą tej drugiej części tekstu? Uchylono implikaturę. Ja nie mogę uchylić znaczenia pierwotnego. Nie mogę powiedzieć, Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego, ale prezes Kwiatkowski nie jest teściem Piotra. Aha, coś tu zgrzyta. Natomiast mogę spokojnie powiedzieć, mogę spokojnie uchylić implikaturę konwersacyjną. No i własność, którą szczególnie cenią politycy. Implikatury nie wchodzą do warunków prawdziwości. Jeśli to, co zakomunikowałem na poziomie implikatury, okazuje się fałszywe, moja wypowiedź nie jest kłamstwem. Wprowadza w błąd. Ale nie jest kłamstwem. Dlaczego? Bo ja zawsze mogę uchylić też tę implikaturę. Mogę się wycofać, mogę potem powiedzieć w studio telewizyjnym, ja tego nie miałem na myśli. Prawda? A więc dlatego tak dobrze jest znać mechanizmy komunikacji pośredniej. No i teraz pytanie, jak działa ten mechanizm? Jak działa mechanizm komunikacji pośredniej? To jest to pytanie, które jest ciekawe dla filozofii, dla językoznawstwa i dla kognitywistyki. Również dla kognitywistyki. Pierwsze takie, historycznie pierwsze ujęcie tego mechanizmu zaproponował filozof Paul Grice, który stwierdził, że tym mechanizmem, za pomocą którego my komunikujemy implikatury i odczytujemy implikatury, rządzi założenie o współpracy. My zakładamy, że nasi rozmówcy są kooperatywni, czyli działają w myśl tej zasady współpracy. Mów tak, aby twój wkład do konwersacji, w której uczestniczysz, był taki, jaki tego się aktualnie oczekuje. Każda konwersacja ma swój cel, który jest uzgodniony przez uczestników tej rozgrywki komunikacyjnej. Każda konwersacja ma swój kierunek i chodzi o to, aby współpraca polega na tym, aby mówić to, co jest akurat na miejscu ze względu na ten cel komunikacyjny. W szczególności ta zasada współpracy rozpada się na takie cztery maksymy konwersacyjne. Maksyma ilości. Podawaj tyle informacji, ile trzeba. To jest maksyma ilości, czyli być kooperatywnym, współpracować, to podawać tyle informacji, ile trzeba. Po drugie, maksyma jakości. Mów prawdę i wygłaszaj poglądy, dla których masz uzasadnienie. Maksyma stosunku. Mów na temat. Tak? Jest taka grupa zawodowa, która namiętnie łamie tę zasadę. Mów na temat. No i wreszcie po czwarte, maksyma sposobu. Mów w sposób zwięzły i uporządkowany. Unikaj wieloznaczności, wielosłowia, tak? Aby móc ułatwić rozmówcy odczytanie tego, o co ci chodzi.
I proszę Państwa, rzeczywiście ustalaniem i komunikowaniem implikatur rządzi założenie, że nasi rozmówcy stosują się do tych maksym i do zasady współpracy jako takiej. I możemy odróżnić dwa typy implikatur. Implikatury standardowe to są takie implikatury, które pojawiają się wtedy, kiedy można z powodzeniem założyć, że mój rozmówca działa według tych maksym. Oraz implikatury niestandardowe, i one są najciekawsze, które pojawiają się wtedy, kiedy ja mogę z powodzeniem założyć, że mój rozmówca ostentacyjnie łamie te maksymy, czyli termin techniczny, eksploatuje je. Tak? Czyli czasami ja mogę ostentacyjnie złamać jakąś maksymę. Ostentacyjnie w tym sensie, że liczę na to, że mój rozmówca rozpozna ten mój nietakt konwersacyjny, ale po co? Żeby wywołać pewien komunikacyjny efekt. Więc na razie proszę kupić to rozróżnienie na kredyt, teraz będą przykłady. No tu mamy te dwa przykłady, które już były wcześniej na ekranie. I to są przykłady, które pokazują nam, jak można coś zakomunikować na poziomie implikatury dzięki przestrzeganiu zasady stosunku, czyli zasady, która mówi mów na temat. Proszę zobaczyć, mam ochotę na pizzę. Za rogiem jest niezła restauracja. Jak wnioskuje bardzo szybko i czasami nieświadomie rozmówca A? Mój rozmówca stosuje się do zasady stosunku, czyli mówi na temat. Jeżeli tematem rozmowy, który zaproponowałem, jest pizza, to on, mówiąc o restauracji, ma na myśli restaurację, w której można zjeść pizzę. Po drugie, jeśli mamy, o właśnie, czyli tu sobie zaznaczmy implikatury w ten sposób, tak? Umówmy się, że taka strzałka skonstruowana ze znaku plus i znaku większości, to będzie właśnie strzałka, która wyróżnia nam implikaturę konwersacyjną, tak? Podobnie będzie w wypadku dialogu numer 4. Tak? Rozmówca A zakłada. No cóż, ja mówię o awansie Piotra, a ktoś mi odpowiada o relacjach rodzinnych Piotra. Jeżeli mój rozmówca działa zgodnie z zasadą stosunku, czyli mówi na temat, to znaczy, że ten awans ma coś wspólnego z relacjami rodzinnymi Piotra. I dochodzi do wniosku, prawda, że ta implikatura wygląda w ten sposób. Prawda? Czyli, że Piotr awansował dzięki nepotyzmowi, dzięki wsparciu swojego teścia. Idziemy do kina, pyta Jaś, Małgosia odpowiada, muszę przygotować jutrzejszy wykład. Odpowiedziała na pytanie? Na poziomie znaczenia pierwotnego? Nie. Na poziomie znaczenia wtórnego? Tak, nie idziemy do kina. Znaczy, proszę zobaczyć, że to jest implikatura, ponieważ przechodzi test podatności na uchylenie. Małgosia może powiedzieć, muszę przygotować jutrzejszy wykład, kropka. Zajmie mi to godzinę, potem pójdziemy do galaksji. Zgadza się? Można odwołać? Można odwołać, prawda? Ale jest to implikatura i teraz to jest szczególny przykład implikatury, bardzo powszechny. Mianowicie my często udzielamy odpowiedzi pośrednich. Pytanie jest pytaniem rozstrzygnięcia, idziemy do kina czy nie. Odpowiedź komunikowana, nie, nie idziemy. Dlaczego Małgosia po prostu nie mówi nie? Dlatego, że mówiąc, muszę przygotować dzisiejszy wykład, przestrzega zasady ekonomii konwersacyjnej, ma dwa w jednym. Mówiąc, wypowiadając te słowa, po pierwsze, mówi, że nie pójdziemy do kina, komunikuje, że pójdziemy do kina, a jednocześnie uzasadnia swoją odpowiedź. Tak? Czyli gdyby powiedziała nie, to Jaś mógłby zapytać, a dlaczego? No i wtedy musiałaby powiedzieć, że musi przygotować jutrzejszy wykład. Zaczynając od tego, że musi przygotować jutrzejszy wykład, ma dwa w jednym, tak? Więc rządzi tym zasada konwersacyjnej ekonomii. Implikatury standardowe, które wynikają z przestrzegania zasady ilości. Słyszymy, Anna ma troje dzieci. Co możemy przyjąć, jeżeli ktoś podaje tyle informacji, ile trzeba? Że Anna ma dokładnie troje dzieci. W tym powiedzeniu, że ma troje dzieci, nie jest powiedziane, że dokładnie ma troje dzieci. Tak? To jest taka implikatura, która często pojawia się, kiedy używamy liczebników. Tak? Na przykład powiemy, Jan ma 500 zł. I zazwyczaj możemy domyśleć się, że ma dokładnie 500 zł. O, Jan ma 500 zł w portfelu. Tak? Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. No, potrzebujemy jeszcze 500 zł do zrzutki. I ktoś mówi, Jan ma 500 zł, to w tym momencie ta implikatura, że ma dokładnie 500 zł jest uchylona. Bo może mieć więcej, prawda? Niektórzy studenci zdali egzamin. Jaka jest implikatura? Że nie wszyscy zdali egzamin.
ale można to uchylić. Niektórzy studenci zdali egzamin, kropka. W rzeczywistości zdali go wszyscy. Dlaczego my dochodzimy do takich wniosków, które są tutaj na niebiesko wyróżnione? Bo zakładamy, że autor tej wypowiedzi zachowuje się zgodnie z zasadą ilości, czyli podaje tyle informacji, ile trzeba. Gdyby było tak, że Anna ma czworo dzieci, to pewnie by to powiedział. Skoro tego nie mówi, no to podaje tyle informacji, ile trzeba. A więc Anna ma dokładnie troje dzieci. No i teraz zagadka, proszę Państwa. Ile implikatur niesie wypowiedź rozmówcy B? Przynajmniej dwie. Przynajmniej, jeśli nie więcej. Po pierwsze, mamy implikaturę standardową, która wynika z przestrzegania zasady ilości. Mianowicie, słysząc, Anna ma troje dzieci, jest prezesem dużej firmy, mamy prawo pomyśleć, że Anna ma dokładnie troje dzieci. Po drugie, jeżeli założymy, że nasz rozmówca działa zgodnie z zasadą stosunku, czyli mówi na temat, to możemy przyjąć, że wypowiadając te słowa komunikuje, że można pogodzić spokojnie karierę z macierzyństwem. A więc proszę zobaczyć, że ta wypowiedź ma przynajmniej trzy znaczenia. Jedno dosłowne, wyczytane ze słów. Drugie, wyczytane dzięki założeniu o przestrzeganiu zasady ilości. I trzecie, związane z przestrzeganiem zasady stosunku. A więc mamy aż trzy wypowiedzi, trzy znaczenia, które ta wypowiedź może komunikować. Implikatura standardowa związana z przestrzeganiem zasady jakości. Czyli mów prawdę i wygłaszaj poglądy, dla których masz uzasadnienie. Zenek już nie chodzi z Mariolą, ktoś mówi. Jestem o tym przekonany i potrafię to uzasadnić. To jest taka standardowa implikatura, która jest związana z przestrzeganiem zasady jakości. Może mało spektakularna, za chwilę będą ciekawsze. No i implikatury standardowe, które są związane z przestrzeganiem zasady sposobu, czyli mów w sposób zwięzły i uporządkowany. Słyszymy, Zenek ożenił się i został ojcem. Co mamy prawo przyjąć? Że Zenek ożenił się, a potem został ojcem. Czyli to jest coś innego niż powiedzieć Zenek został ojcem i ożenił się. Prawda? Chociaż z punktu widzenia semantyki warunki prawdziwości tych dwóch wypowiedzi byłyby takie same, ale ja wymieniając te zdania w pewnej kolejności daję do zrozumienia, że zdarzenia, o których mowa, też były w tej samej kolejności. Tak? Jan spadł z dachu i złamał nogę. Tak? Słysząc tę wypowiedź mam prawo pomyśleć, że Jan spadł z dachu w wyniku czego złamał nogę. Ale czy to jest powiedziane? Nie. Ja mogę odwołać tę implikaturę. Jan spadł z dachu. Potem wstał, otrzepał spodnie z pyłu, poszedł do knajpy, balował całą noc, nad ranem przewrócił się o taboret i złamał nogę. Czy upadek z dachu jest bezpośrednią przyczyną złamania nogi? Nie. Ale czy prawdą jest, że Jan spadł z dachu i złamał nogę? Jest, czyli można to odwołać, prawda? No i teraz ciekawsze przykłady, mianowicie przykłady implikatur niestandardowych, a więc tych implikatur, w których nadawca takiej implikatury celowo, ostentacyjnie łamie zasadę konwersacyjną. Po co? Aby wywołać pewien efekt komunikacyjny. No najpierw te związane z eksploatacją, czyli z ostentacyjnym łamaniem zasady ilości. Pyta córka, mamo, czy mogę wyjść za Zenka? Mama odpowiada, jak zrobisz, tak zrobisz. Proszę zobaczyć, że ta wypowiedź mamy w sposób ostentacyjny łamie zasadę ilości. No bo stwierdzenie, jak zrobisz, tak zrobisz, to jest tak zwana oczywista oczywistość. No to jest prawda, że jak ktoś zrobi, tak ktoś zrobi. Czy to niesie jakąkolwiek informację? Nie, to tak jakby zapytać, ba co, będzie śnieg? Ano będzie albo nie będzie. To jest dokładnie to samo. Ale proszę zobaczyć, że w tej sytuacji konwersacyjnej, no tu pozostawiam Państwu do ustalenia, jaką implikaturę konwersacyjną mama komunikuje swojej córce. Tak? Więc ostentacyjnie łamie zasadę ilości. Ostentacyjnie, czyli liczy na to, że córka to rozpozna. To jest autentyczna wypowiedź pewnego polskiego polityka. Trzeba się temu panu X przyjrzeć, bo jak ktoś ma pieniądze, to skąd się ma? Proszę Państwa, co ten polityk chciał zakomunikować? Że nakradł. Tak jest. Komunikacja jest taka, że pan X zdobył majątek w nieuczciwy sposób.
Ale czy pan X ma prawo pozwać tego polityka do sądu o zniesławienie? Nie, bo tutaj został on oczerniony, pomówiony, nie na poziomie tego, co powiedziane, ale na poziomie tego, co komunikowane konwersacyjnie, tak? Implikowane konwersacyjnie. A więc mamy tutaj właśnie eksploatację zasady ilości, no bo powiedzieć, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to skąd się ma, to jest kolejny przykład oczywistej oczywistości, prawda? A więc mamy tutaj do czynienia z taką wypowiedzią, no jak się zaśnie, to się śpi. Jak się zje, to jest się najedzonym, tak? No to są tego typu odkrywcze prawdy. Mariola mnie kocha, mówi dumny Zenek. A Jaś odpowiada, kocha albo nie kocha. To też jest powiedzenie, które dosłownie rzecz biorąc nie niesie żadnej treści. Ale myślę, że Zenek ma prawo się poczuć zaniepokojony, jeżeli dobrze odczyta implikaturę konwersacyjną Jasia. Tak? A więc mamy tutaj do czynienia znów z kolejnym przykładem niestandardowej implikatury. Implikatury niestandardowe związane z eksploatacją zasady jakości. Czy Zenek ma dziewczynę? Odpowiedź, a on jest mnichem. No i przyjmijmy, że wszyscy doskonale wiemy, że Zenek nie jest mnichem w tym sensie, że nie jest członkiem zgromadzenia zakonnego. Czy w związku z tym, proszę Państwa, dosłownie rozumiane, on jest mnichem, jest prawdziwe? Nie. A więc ostentacyjnie łamiemy zasadę jakości. Po co? Aby zbudować metaforę. To jest metafora. I proszę zobaczyć, że pierwsza implikatura jest wynikiem odszyfrowania metafory. Zenek nie przepada za towarzystwem kobiet. To chcemy zakomunikować metaforycznie mówiąc, że on jest mnichem. Druga implikatura już jest związana z przestrzeganiem zasady sposobu, znaczy stosunku. Mianowicie chodzi o to, że Zenek nie ma dziewczyny. To jest pośrednia odpowiedź na nasze pytanie. Więc proszę zobaczyć, która z tych dwóch implikatur jest niestandardowa? Czyli pierwsza, a druga? Standardowa, druga jest standardowa. Ja zakładam, że mój rozmówca przestrzega zasady stosunku, tak? Mówi na temat, tak? Czyli najpierw odcyfrowuje metaforę, a potem to, co odcyfrowane, aha, to już jest na temat, tak? Czyli tutaj mamy dwie implikatury z tym, że jedna jest niestandardowa, druga jest standardowa. Wyglądam przez okno, leję jak z cebra i mówię, piękna pogoda. Tutaj złamałem ostentacyjnie zasadę jakości, aby uzyskać nie tyle efekt taki polegający na budowaniu metafory, ale żeby uzyskać efekt ironii bądź sarkazmu. Pogoda jest brzydka, to chcę zakomunikować. Ale dlaczego nie mówię po prostu brzydka pogoda? Bo chcę dodatkowo, sięgam po sarkazm i ironię po to, aby zakomunikować, że to mi się nie podoba. Tak? A więc to jest ostentacyjne złamanie zasady jakości. Czym się różni kłamca od ironisty? Kłamca i ironista łamią zasadę jakości. Z tym, że kłamca ukrywa to, że on to łamie, tę zasadę. I liczy na to, że audytorium tego nie rozpozna. Natomiast ironista ostentacyjnie łamie zasadę jakości i liczy na to, że to zostanie rozpoznane przez rozmówców. Po co? Aby na przykład uzyskać efekt związany z ironią bądź sarkazmem. Tak? Więc to jest to. Oczywiście są tacy ludzie, myślę, że nieraz mieliśmy okazję z takimi ludźmi rozmawiać, którzy nie rozumieją ironii i sarkazmu. Jest taką ciekawą obserwacją, że dzieci do lat 4 mniej więcej, bądź 5 też nie rozumieją ironii i sarkazmu. Kiedy wszedłem do pokoju mojej córki i powiedziałem, no pięknie tu posprzątałaś. Odpowiedź była, naprawdę? Tak? A więc bierze dosłownie to, co powiedziane. Prawda? Również autystycy i osoby cierpiące na zespół Aspergera też nie rozumieją ironii i sarkazmu, co pokazuje, że jednak to wymaga pewnych zdolności poznawczych, które wykraczają mocno poza kompetencję językową. No, kolejny dialog numer 18, dialog między Jasiem i profesorem. Jaś składa egzamin z geografii. Teheran jest stolicą Iraku, panie profesorze. A profesor, tak, a Moskwa jest stolicą Stanów Zjednoczonych. Znów ostentacyjnie łamie zasadę jakości profesor. Po pierwsze komunikuje, że Moskwa nie jest stolicą Stanów. To jest wynik sarkazmu. Dalej, Teheran nie jest stolicą Iraku, czyli odrzuca odpowiedź Jasia.
No i po trzecie jeszcze pewnie komunikuje, że jest niezadowolony z odpowiedzi. Tak? Dlatego sięga po sarkazm. Implikatury niestandardowe związane ze złamaniem zasady stosunku, czyli tej zasady mów na temat. Jasiu, czy mnie kochasz? Odpowiedź Jasia, ładną pogodę dzisiaj mamy. Celowe złamanie zasady stosunku, ale wydaje się, że może dać coś rozmówczyni do myślenia. Prawda? I mamy jeszcze implikatury niestandardowe, które są związane z eksploatacją zasady sposobu, czyli zasady, która mówi nam, mów w sposób zwięzły i uporządkowany, używaj prostych słów, unikaj wielosłowia i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że mamy pewną sytuację i tę sytuację można skomentować na dwa sposoby. Pierwszy sposób. Jan zahamował. Kropka. Niech to będzie jakaś sytuacja komunikacyjna. Tak? Ale komunikacyjna nie w sensie wymiany informacji, ale w sensie przemieszczania się, tak? Za pomocą pojazdów mechanicznych. Jan zahamował. Drugi opis sytuacji. Jan doprowadził do tego, że jego samochód wytracił prędkość i zatrzymał się. Proszę zobaczyć, że kiedy ja decyduję się na zdanie 21 zamiast zdania 20, no to ja łamię zasadę sposobu, tak? Nie mówię w sposób zwięzły i uporządkowany. Dlaczego? Bo chcę osiągnąć pewien efekt komunikacyjny. Mianowicie standardowa, a więc nie związana z ostentacyjnym łamaniem, ale z przestrzeganiem zasad. Standardowa implikatura pierwszej wypowiedzi jest taka, że Jan zatrzymał swój samochód w zwykły sposób, to znaczy nacisnął pedał hamulca i zatrzymał się. To jest zwykły sposób. Dlaczego? Zwykła narracja pasuje do zwykłych sytuacji. I to jest coś, co mogę ustalić, przestrzegając maksymy sposobu. Natomiast jeżeli łamię tę maksymę, to znaczy, że mam na myśli, że Jan zatrzymał samochód w jakiś nietypowy sposób. Tak? Czyli na przykład, kiedy hamulce zawiodły, prawda, to może być tak, że doprowadził do tego, że samochód wytracił prędkość i zatrzymał się. Prawda? Podobnie, gdybyśmy na przykład powiedzieli, wygłosił wykład na temat implikatur, kropka, a drugie, dzielnie i niezłomnie stał przy ambonie, wypowiadał wiele słów, gdzie co trzecie słowo to była implikatura. Tak? Więc jeżeli wybierzemy ten drugi opis tej sytuacji, to wyrażamy pewne ciekawe dodatkowe treści na temat tego wykładu. Prawda? A więc łamanie zasady sposobu też jest bardzo fajną strategią komunikacyjną. A więc proszę Państwa, przypomnijmy sobie tę podstawową ideę, która leży u podstaw koncepcji Grajsa. Mieliśmy takie pytanie. Jakie mechanizmy są odpowiedzialne za ustalanie implikatur, czyli za ich komunikowanie i rozpoznawanie? Odpowiedź Grajsa jest następująca. Kiedy rozpoznajemy implikatury, przeprowadzamy pewne wnioskowanie konwersacyjne. Tym wnioskowaniem rządzi założenie o współpracy. Tak? Czyli pytając o to, dlaczego Piotr tak szybko awansował, ktoś mi mówi, Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. Czyli pozornie wydaje się nie na temat ta rozmowa, ale ja zakładam, że maksyma stosunku, czyli mów na temat, jest zachowana na poziomie znaczenia wtórnego. Czyli ja szukam znaczenia wtórnego po co? Aby zachować założenie, że mój rozmówca jest kooperatywny. Tak? Czyli ktoś coś do mnie mówi, jest jakiś zgrzyt, to co dosłownie odczytane z jego słów nie bardzo pasuje do tematu konwersacji, ale ja zakładam, że wbrew pozorom mój rozmówca jest kooperatywny. Tak? I teraz ja szukam takiej implikatury, która spełni to moje założenie o kooperacji. I teraz dlaczego ta obserwacja przeczy tej eleganckiej hipotezie, od której zaczęliśmy dzisiejszy wykład, że kompetencja językowa ustala alternatywne interpretacje, a pragmatyka przychodzi dopiero wtedy, kiedy trzeba wybrać tę właściwą. Dlaczego? Dlatego, że te konkurencyjne interpretacje, konkurencyjne treści implikowane nie są kodowane w języku. Porównajmy teraz tę wypowiedź. On jest pilotem.
Skąd ja wiem, że muszę odwołać się do kontekstu, aby ustalić wypowiedź, ustalić znaczenie słówka pilot? Bo mój słownik odnotowuje, a więc moja kompetencja językowa odnotowuje, że słówko pilot ma kilka znaczeń. I potem ja sięgam po pragmatykę, po wiedzę dotyczącą kontekstu, tylko po to, aby któreś z tych znaczeń wyróżnić jako właściwe. Tak? I teraz porównajmy to z tą sytuacją, kiedy dwa razy wypowiedziano zdanie: Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego. Również dwie możliwe interpretacje się tu pojawiają. Ale czy one są odnotowane przez słownik? Nie. To nie jest tak, że zdanie Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego jest wieloznaczne, tak jak wieloznaczna jest fraza być w potrzasku, czy wieloznaczna jest fraza być pilotem. Bo te dwie ostatnie frazy są wieloznaczne, ponieważ słownik przypisuje im kilka różnych znaczeń. Czyli moja kompetencja językowa przypisuje tym frazom kilka różnych znaczeń, a pragmatyka między nimi wybiera. Natomiast zdanie Piotr jest zięciem prezesa Kwiatkowskiego może posłużyć do zakomunikowania potencjalnie nieskończenie wielu treści. A więc słownik ich nie odnotowuje. Te konkurencyjne treści są kształtowane na bieżąco w trakcie konwersacji. A więc dlaczego moja hipoteza, która mówi, że semantyka ustala alternatywne interpretacje, a pragmatyka spośród nich wybiera, jest fałszywa? Dlatego, że te alternatywne interpretacje, one są też ustalane przez pragmatykę. Prawda? Natomiast zastanówmy się, co się dzieje właśnie, proszę Państwa, z implikaturami w dialogach antagonistycznych. Bo to jest ciekawe zjawisko, które pokazuje, że rzeczywiście ta koncepcja Grice'a jakoś się broni. Mianowicie Grice mówi, tym mechanizmem ustalania implikatur rządzi zasada o współpracy. A więc jeżeli dialog zaczyna być antagonistyczny, jeżeli rozmówcy nie są kooperatywni, to pewne implikatury powinny zniknąć. Tak? Implikatury pojawiają się dopóki założenie o współpracy obowiązuje. Jeżeli ono przestaje obowiązywać, implikatury powinny zniknąć. Rozważmy takie dwa dialogi. Przyjmijmy, że dialog 22 toczy się pomiędzy kolegami z klasy gimnazjalnej. Koledzy mają taki zwyczaj, że spotykają się pod szkołą i palą papierosy. No i zawsze jest tam jeden papieros do wypalenia, no i ktoś pyta, no i co Jasiu, paliłeś pod szkołą? A Jasiu odpowiada, Zenek palił. Jaka jest implikatura? Że Jaś nie palił. Taka jest implikatura. W myśl zasady podawaj tyle informacji, ile trzeba. Drugi dialog, dialog 23. Niechże toczy się pomiędzy szwagrami. Jeden szwagier mówi, no ładna bryczka, fajne auto. Czy ono miało jakieś stłuczki? A właściciel dumnie odpowiada, a miesiąc temu zarysowałem lusterko przy parkowaniu. Jaka jest implikatura? Że nie było żadnych poważniejszych stłuczek. Dlaczego? Dlatego, że uczestnicy tych dialogów działają kooperatywnie, akceptują te same cele konwersacyjne, czyli dla nich zasada podawaj tyle informacji, ile trzeba, znaczy dokładnie to samo w praktyce. A teraz wyobraźmy sobie inne sytuacje, w których padają te same słowa. Przyjmijmy, że dialog 22 toczy się pomiędzy dyrektorem szkoły a jego uczniem Jasiem. Jasiu, paliłeś pod szkołą? Jaś odpowiada, Zenek palił. Proszę zobaczyć, że tym razem dialog nie jest kooperatywny, ale antagonistyczny. To znaczy inaczej rozumie zasadę ilości dyrektor, bo on chce dostać pewną ilość informacji. Inaczej zasadę ilości będzie rozumiał Jaś. To, co dyrektor chce wiedzieć, Jaś będzie chciał ukryć. A więc proszę zobaczyć, że w tym wypadku nie pojawia się implikatura Jasiu nie palił. Dlatego dyrektor powinien zapytać, a ty? Tak? Podobnie, jeżeli dialog numer 23 toczy się nie pomiędzy dwoma szwagrami, ale pomiędzy kupującym i sprzedającym samochód. No to też mamy taką sytuację, że inaczej w praktyce rozumieją zasadę ilości kupujący i sprzedający. Kupujący chce dostać jak najwięcej informacji, sprzedający chce ukryć. A więc dialog nie jest kooperatywny. Więc kiedy mówi sprzedający, a miesiąc temu zarysowałem lusterko przy parkowaniu, kupujący powinien zapytać, a poza tym? Tak? Dlaczego? Bo dialog nie jest
kooperatywny, a więc pewne implikatury się nie pojawiają. Więc obserwacja dialogów antagonistycznych jest bardzo fajnym świadectwem na rzecz koncepcji Grajsa. Tak? Faktycznie znika założenie o współpracy, pewne implikatury znikają. Prawda? Więc coś jest tutaj w tym wypadku na rzecz. Czyli jeszcze raz wróćmy do tej wyjściowej hipotezy. Prawda? Czyli w wypadku interpretacji wyrażeń wieloznacznych faktycznie możemy powiedzieć, że ta hipoteza się sprawdza. Tak? Kompetencja językowa ustala alternatywne interpretacje, na przykład frazy pilot albo frazy być w potrzasku, a kompetencja pragmatyczna rozstrzyga, tak? Pomiędzy tymi alternatywnymi ujęciami. Natomiast w wypadku implikatur, przynajmniej niektórych, kompetencja pragmatyczna jest znacznie bardziej zapracowana. Ona nie tylko ma rozstrzygnąć pomiędzy konkurencyjnymi interpretacjami, ona te konkurencyjne interpretacje musi zbudować. Nie może liczyć na semantykę. Tak? Ponieważ no, chociażby liczba treści, które mogę zakomunikować za pomocą zdania jestem Polakiem, jest potencjalnie nieograniczona. Takie dialogi. Komu kibicowałeś podczas ostatnich Mistrzostw Europy? Jestem Polakiem. Komu kibicowałem? Wiadomo. Czy lubisz Bigos? Jestem Polakiem. Prawda? A więc można sobie przedstawić całą masę różnych kontekstów, w których powiedzenie jestem Polakiem komunikuje pewną treść, ale zależnie od kontekstu. Czy słownik te alternatywne treści odnotowuje? Nie. Jeżeli spojrzymy w słowniku na hasło Polak, otrzymamy tam pewną definicję, ale nie będzie tam żadnych wskazówek dotyczących tego, na jakie różne wielobarwne sposoby można użyć tego słówka dla komunikowania się pośredniego. Te alternatywne interpretacje są konstruowane na bieżąco. Są konstruowane na bieżąco. On jest mnichem, mówimy o kimś, chcąc wygenerować metaforę. Proszę zobaczyć, jaka jest mnogość treści, które można zakomunikować za pomocą frazy on jest mnichem. Tak? Na przykład, oj, to bardzo trudne zadanie wymagające pracowitości. Czy Zenek mu podoła? Odpowiedź, on jest mnichem. Co wydobywamy w metaforze on jest mnichem? Że Zenek jest pracowity. Dalej, czy Zenek ma dziewczynę? On jest mnichem. Tak? Zatroskana mama pyta swojego brata, do którego wysłała swojego syna na wakacje. No i jak tam Jasiu się zachowywał na wakacjach? Wuj odpowiada, no mnichem to on nie jest. Prawda? A więc proszę zobaczyć, jaka jest cała masa treści, które można zakomunikować za pomocą słówka mnich. Dlatego nasz język jest takim fajnym narzędziem komunikacji, że jest bardzo elastyczny. My celowo łamiąc pewne zasady konwersacyjne, na przykład zasadę o jakości, mów prawdę, możemy uzyskać dużo fajnych efektów konwersacyjnych, które byłyby niemożliwe, gdybyśmy stosowali języka dosłownie. Tak? Gdybyśmy stosowali język dosłownie. Wtedy byśmy tych ciekawych treści nie wydobyli. I teraz, dlaczego to jest tak ważna uwaga na gruncie kognitywistyki? Bowiem jeżeli chcemy zbudować model umysłu, który może uczestniczyć w sytuacjach konwersacyjnych, no to w jakie systemy, w jakie rodzaje kompetencji powinniśmy ten komunikujący się model wyposażyć? Tak? A więc mamy tutaj już taką wskazówkę. No, trzeba by go wyposażyć w moduł, w taką kostkę, która będzie odpowiedzialna za kompetencję językową i na pewno taką kostkę, taki podsystem, który będzie odpowiedzialny za kompetencję pragmatyczną. Ta pierwsza kostka korzysta z pewnej bazy danych, jakim jest słownik, na przykład słownik języka polskiego i z tego korzysta kompetencja językowa. Natomiast kompetencja pragmatyczna musi korzystać z dużo szerszej bazy danych, mianowicie no, w zasadzie z wszystkiego tego, co wiemy o świecie i naszych rozmówcach, czyli z kontekstu. Tak? A więc dlatego jest tak trudno modelować za pomocą narzędzi logicznych, a to w kognitywistyce staramy się robić, trudno jest modelować za pomocą narzędzi logicznych właśnie działanie kompetencji pragmatycznej, ale stosunkowo łatwiej, nie chcę powiedzieć łatwo, co się ukryzłem w język, łatwiej już modelować działanie kompetencji językowej. Tak? Ale staramy się to robić.
Implikatury są zjawiskiem powszechnym. Mam nadzieję, że te przykłady, które tutaj przedstawiłem, pokazały Państwu, że czasami implikatura funkcjonuje i działa nawet tam, gdzie myśmy się jej nie spodziewali. Są tak powszechnym zjawiskiem, że ich nawet nie zauważamy. Tak, tak jak nie czujemy woni powietrza, którym oddychamy, tak nie rozpoznajemy wielu implikatur. Ale to, że są zjawiskiem powszechnym, to jest dla nas ważny sygnał. W związku z tym w strukturze dojrzałego umysłu ludzkiego musi być taki system poznawczy, który jest odpowiedzialny za ich odczytywanie. I to jest ważna wskazówka dla kognitywistyki. Prawda? Natomiast zadaje się takie pytanie, czy można ograniczyć ten wniosek, który jest tutaj wyróżniony na niebiesko? No bo tu powiedzieliśmy coś takiego. W wypadku odczytywania implikatur jest jakoś tak, że pragmatyka nie tylko rozstrzyga, która z alternatywnych interpretacji jest słuszna. Pragmatyka w ogóle definiuje ten repertuar interpretacji, które my mamy brać pod uwagę. No i dlaczego z punktu widzenia teoretycznego to jest niewygodny wniosek? Ponieważ, jak powiedziałem, jest dużo trudniej modelować za pomocą narzędzi matematycznych, za pomocą logiki, jest dużo trudniej modelować właśnie pracę kompetencji pragmatycznej. I gdyby udało nam się pokazać, że przynajmniej niektóre implikatury mogą być odczytywane przez odpowiednio wzbogaconą kompetencję językową, to jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Bo kompetencję językową można fajnie modelować. Tak? Czyli spróbujmy zobaczyć, ile z tego królestwa implikatur da się wyrwać pragmatyce i jednak wyjaśnić na gruncie teorii kompetencji językowej. Czyli czy można ograniczyć ten wniosek, który został tu wyróżniony na niebiesko. Współcześnie idzie się w tym kierunku i są dwie bardzo eleganckie, bardzo proste teorie, które właśnie realizują ten pomysł. To są takie teorie jak teoria implikatur skalarnych, którą zaproponował logik, informatyk i językoznawca Gerald Gasdar oraz teoria spójności dyskursywnej, którą zaproponowało dwóch teoretyków, filozof i językoznawca Nicola Asher oraz informatyk Alex Laskarides. Jak Państwo widzą, informatyka tutaj odgrywa sporą rolę. Tak? Rzeczywiście w kognitywistyce, językoznawstwo, filozofia, informatyka, no to są takie dyscypliny, które ogłosiły pewien sojusz taktyczny i wspólnie starają się pewne problemy rozstrzygnąć. Może słów kilka na temat tej teorii implikatur skalarnych. Wróćmy do przykładu Anna ma troje dzieci. Pamiętamy, jaka jest implikatura? Że dokładnie, tak? Że ma dokładnie troje dzieci. Ja może jeszcze to skasuję. Ma dokładnie troje dzieci. I model Grajsowski każe nam szukać tego znaczenia na drodze pewnego wnioskowania, tak? Ja zakładam, że mój rozmówca działa zgodnie z zasadą ilości. Podaje tyle informacji, ile trzeba. W związku z tym, jeżeli mówi, że ma troje dzieci, to gdyby miała czworo, to by to powiedział. Skoro nie mówi, no to ma troje. Tak? Takie wnioskowanie. Tymczasem Gasdar zwraca uwagę na to, że wypowiedź zdania numer 7, że zdanie 7 zawiera pewien charakterystyczny materiał leksykalny, mianowicie liczebnik troje. I obecność liczebnika coś mi sygnalizuje, to jest element mojej kompetencji językowej. Mianowicie z użyciem liczebnika związana jest pewna skala. Dlatego te implikatury będziemy nazywać skalarnymi. Tak? Jest związana pewna skala, mianowicie obecność tego liczebnika odpala nam, można powiedzieć, taki pakiet informacji w naszym umyśle, który konstruuje pewną skalę. Mamy taką skalę i elementami tej skali są zdania. P1, P2, P3 i tak dalej. Tak? Tę skalę możemy przedstawić w ten sposób. Pierwszy element skali to zdanie Anna ma jedno dziecko. Drugi element skali Anna ma dwoje dzieci. Trzeci element skali Anna ma troje dzieci i tak dalej. Prawda? Czyli n-ty element skali Anna ma n dzieci. I teraz ta skala tym się charakteryzuje, że każdy kolejny element skali jest logicznie silniejszy od poprzednich. Co to znaczy, że jest logicznie silniejszy od poprzednich? No bo
proszę zwrócić uwagę, że ze zdania P3 wynika zdanie P2. No bo jeśli ma troje dzieci, to ma dwoje. Ale ze zdania P2 nie wynika zdanie P3. Czyli możemy powiedzieć, że zdanie P3 jest silniejsze logicznie od zdania P2, ponieważ z P3 wynika P2, ale z P2 nie wynika już P3. Czyli ta skala to jest pewien uporządkowany ciąg zdań, które są uporządkowane ze względu na relację logicznej mocy. Tak? Każdy kolejny element jest silniejszy logicznie od poprzednich. No i teraz, proszę Państwa, działa bardzo prosta heurystyka. Co to jest heurystyka? To jest taki termin, który funkcjonuje w psychologii poznawczej, między innymi dzięki takim dwóm badaczom jak Tversky i Kahneman. Oni stwierdzili, że nasz umysł bardzo często myśli na skróty. Myśli na skróty w tym sensie, że odpowiada na pytanie trudne, ale tak naprawdę wydaje mu się umysłowi, że odpowiada na pytanie trudne, w rzeczywistości odpowiada na pytanie łatwiejsze. Czyli stosuje heurystykę, takie nieświadomą zamianę pytania trudniejszego na łatwiejsze. Na przykład przeprowadzamy rozmowę rekrutacyjną, mamy spośród kandydatów wybrać osobę, która naszym zdaniem ze względu na jej kompetencje i kwalifikacje najlepiej się nadaje na to stanowisko. Trudny wybór, wybieramy osobę, która nam najbardziej przypadła do gustu. Ale jesteśmy śmiertelnie przekonani, że wybraliśmy osobę najbardziej kompetentną i wykwalifikowaną. Co doszło do głosu? Coś, co się nazywa tak zwaną heurystyką afektu. Trudne pytanie, kto nadaje się ze względu na swoje kwalifikacje i kompetencje na to stanowisko, zamieniliśmy na łatwiejsze. Kto mi się bardziej podoba? Tak? I oczywiście my jesteśmy tego nieświadomi. My bardzo często podejmujemy decyzje właśnie kierując się takimi heurystykami. Heurystyki czasem prowadzą nas na manowce, ale jednak wykorzystujemy je. Dlaczego? Bo oszczędzają czas i są w niektórych wypadkach efektywne. I tu mamy prostą heurystykę skalarną. To, co powiedziane, jest najsilniejszym logicznie elementem skali. Prosta heurystyka, która pozwala nam zaoszczędzić czas, czyli nie angażować się w to całe wnioskowanie, które chciał, abyśmy przeprowadzali Grajs. Tak? Grajs chciałbyśmy je przeprowadzali. Prosta heurystyka. To, co powiedziane, jest najsilniejszym logicznie elementem skali. Czyli mamy tak, co zostało powiedziane? Został wypowiedziany sąd, który jest tożsamy z P3. Prawda? Jeśli to, co powiedziane, jest najsilniejszym, to, co powiedziane, jest najsilniejszym logicznie prawdziwym elementem skali. Więc tu musimy dopisać do tego slajdu. Jest najsilniejszym logicznie prawdziwym elementem skali. Więc jeśli P3, Anna ma troje dzieci, jest najsilniejszym logicznie prawdziwym elementem skali, to znaczy, że każdy silniejszy od niej jest jaki? Nieprawdziwy. Czyli jeżeli ja mówię, Anna ma troje dzieci, to znaczy, że nie jest prawdą, że ma czworo, że ma pięcioro i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak prosto ta heurystyka pracuje. Tylko tu proszę sobie dopisać w myśli prawdziwym, tak? Najsilniejszym logicznie prawdziwym elementem skali. I teraz, dlaczego ta teoria stara się przesunąć pewne zjawiska z pola badawczego pragmatyki do pola badawczego już kompetencji językowej. Bo okazuje się, że kiedy ja słyszę zdanie numer 7, to ze względu na to, że zawiera ono liczebnik, to co? Moja kompetencja językowa odpala pewien element swojej bazy danych, mianowicie pewną skalę. Tak? Skala 1, 2, 3, 4, 5. I dostosowuje ją do tego, co powiedziane. Chodzi o dzietność Anny. Tak? I w tym momencie działa bardzo prosta heurystyka. To, co powiedziane, to jest najsilniejszy logicznie prawdziwy element skali. Proszę zobaczyć, że tutaj nie odwołujemy się do kontekstu. Tak? Ale oczywiście kontekst może to odwołać. Czyli to jest implikatura, bo obowiązuje domyślnie, dopóki kontekst jej nie odwoła. Ale jest ustalona dzięki kompetencji językowej. Niektórzy studenci zdali egzamin. Wróćmy do tamtego przykładu. O ile w zdaniu numer 7 mieliśmy liczebniki, to w zdaniu numer 8 mamy takie wyrażenie, które nazywa się kwantyfikatorem. Są takie wyrażenia mowy potocznej, które nazywa się kwantyfikatorami. Niektórzy, wszyscy, żaden, tylko, pewien, jakiś. To są tak zwane potoczne kwantyfikatory.
I akurat takie dwa kwantyfikatory, jak niektórzy i wszyscy, też tworzą skalę. Mianowicie niektórzy studenci zdali egzamin, wszyscy studenci zdali egzamin. Proszę zobaczyć, że zdanie P2 jest logicznie silniejsze od P1. Z P2 wynika P1, z P1 nie wynika P2. A więc jeżeli działa heurystyka, która mówi mi, to co powiedziane jest najsilniejszym logicznie prawdziwym elementem skali, to znaczy, że mówiąc, że niektórzy studenci zdali egzamin, komunikuje, że fałszem jest, że zdali wszyscy. Tak? Ale oczywiście to mogę odwołać. Niektórzy studenci zdali egzamin, kropka. W rzeczywistości zdali go wszyscy. Tak? A więc można spokojnie to odwołać. To jest przykład implikatury skalarnej, który może nie jest tak wyraźny jak te poprzednie. Przyjmijmy, że toczy się w biurze pewna konwersacja, plotkujemy na temat Zenka. Skądinąd wiemy, że Zenek jest mężczyzną żonatym, ma córkę i nagle ktoś mówi, słuchajcie, wczoraj Zenek był w kinie z pewną kobietą. Co mamy prawo pomyśleć? Albo tak, albo że się po prostu łajdaczy, że ma gdzieś romans, prawda? Czyli jest tutaj taka sytuacja, że najprawdopodobniej możemy pomyśleć, że to nie jest jego żona Mariola, tak? Bo wybraliśmy taką frazę, pewną kobietą. Czyli to też jest fajna rzecz dla zwolenników teorii implikatur skalarnych, ponieważ owszem, wcześniej mieliśmy liczebniki, mieliśmy kwantyfikatory, a tutaj do tej rodziny wyrażeń, które odpalają nam implikatury skalarne, możemy wprowadzić coś, co się w badaniach nad językiem nazywa deskrypcjami nieokreślonymi. Mianowicie pewna kobieta, jakiś samochód, to są deskrypcje nieokreślone. Tak? W języku angielskim one są wyróżnione przez rodzajnik e. Tak? To byłoby a woman, prawda? A więc do rodziny tych wyrażeń, które odpalają nam implikatury skalarne, możemy właśnie zaliczyć tego typu wyrażenia. No i mamy skalę. Zenek był w kinie z pewną kobietą, Zenek był w kinie ze swoją żoną. Czy ze zdania numer P2 wynika P1? Z P2. Tak, no zakładając, że jego żona jest kobietą. To w tym momencie, proszę Państwa, spokojnie ze zdania P2 wynika zdanie P1. Czy ze zdania P1 wynika zdanie P2? Nie, oczywiście, że nie. Więc mamy tu skalę. To jest bardziej kontrowersyjny przykład implikatury skalarnej, z jakiego względu? Mianowicie w tym wypadku ta skala jest konstruowana, owszem, ze względu na to, że pojawiła się deskrypcja nieokreślona, pewna kobieta, czyli to względy językowe odpalają szukanie implikatury skalarnej, ale sama skala już jest skonstruowana trochę z wykorzystaniem informacji kontekstowej, no bo to, że Zenek ma żonę, co pozwala nam skonstruować drugi element skali, już zostało wyciągnięte z kontekstu, tak? Ale przynajmniej materiał leksykalny pozwala nam ograniczyć poszukiwania drugiego elementu skali. Czyli co? Działa, proszę Państwa, mechanizm, ta heurystyka, która mówi to, co powiedziane jest o prawdziwym, najsilniejszym logicznie z prawdziwych elementów skali. No i mamy taką implikaturę. Ta kobieta nie jest żoną Zenka. Druga implikatura, Zenek ma romans. Która z tych implikatur jest skalarna? Pierwsza czy druga? Pierwsza. Pierwsza jest skalarna, prawda? Dlaczego? Dlatego, że tu myśmy ją, to jest negacja zdania P2. Prawda? To jest negacja zdania P2. A implikatury skalarne działają w ten sposób. To, co powiedziane, jest najsilniejszym logicznie z prawdziwych elementów skali. A więc każdy silniejszy logicznie, a P2 jest silniejszy logicznie, jest fałszywy. Tak? Czyli pierwsza implikatura jest skalarna. Natomiast druga implikatura już jest implikaturą taką konwersacyjną. Tak? Taką konwersacyjną. Ale oczywiście obie implikatury są implikaturami, a więc są podatne na uchylenie. Tak? Zenek był w kinie z pewną kobietą, kropka. Wszyscy nadstawili uszu, a my mówimy, to była jego żona. Odwołaliśmy, tak? A już się zapowiadało, że będzie ciekawa historia. Teraz przyjrzyjmy się raz jeszcze
temu, tej implikaturze związanej właśnie z nikotynizmem, tak? Czyli mamy tutaj taką implikaturę, prawda? Jasiu, paliłeś pod szkołą, a Zenek palił, czyli domyślnie ja nie paliłem, tak? To też jest implikatura skalarna. Ale znów konstruując elementy skali, musimy sięgać po kontekst. Mianowicie ta skala, która pozwoli nam zrekonstruować tę implikaturę, składa się z dwóch zdań. Pierwsze zdanie głosi Zenek palił pod szkołą. Drugie zdanie głosi Zenek palił pod szkołą i Jaś palił pod szkołą. Drugie zdanie ma postać koniunkcji dwóch zdań, gdzie jeden argument tej koniunkcji to jest zdanie poprzednie. I teraz mamy w logice, w klasycznej logice, taką prostą regułę, która mówi nam, że możemy spokojnie opuszczać koniunkcję. Czyli ze zdania A koniunkcja B możemy spokojnie wywnioskować zdanie A, natomiast ze zdania A nie da się wywnioskować spokojnie zdania A koniunkcja B. Tak? To działa tylko z góry na dół. A więc możemy powiedzieć, że biorąc pod uwagę logikę klasyczną, to zdanie P2 jest logicznie silniejsze od zdania P1. Prawda? Czyli jeżeli słyszymy na pytanie, Jasiu, paliłeś pod szkołą, słyszymy Zenek palił i stosujemy heurystykę, to co powiedziane jest najsilniejszym logicznie z prawdziwych elementów skali, to znaczy, że ta druga koniunkcja, Zenek palił pod szkołą i Jaś palił pod szkołą, jest fałszywa. A skoro jest fałszywa, a jej pierwszy element jest prawdziwy, no bo Zenek palił, to fałszywy musi być drugi, ten dotyczący Jasia. Tak? A więc można również tę implikaturę w ten sposób zrekonstruować. Dlaczego to wolimy niż to wnioskowanie pragmatyczne? No dlatego, że działa tu prosta heurystyka, no i stosunkowo rudymentarna logika klasyczna. Tak? Żadnych wyszukanych środków tutaj nie potrzebujemy. Ja nie paliłem. Tak? Taka będzie implikatura. No i wreszcie teoria spójności dyskursywnej. To jest teoria, która jest elegancka, ale ma dosyć złożony formalizm, więc ja może o tym formalizmie nie będę mówił, ponieważ wymagałoby to całego nowego wykładu. Chciałbym tylko przedstawić tak bardzo nieformalny sposób jej główne idee, tej koncepcji. Po pierwsze, zakłada się na gruncie tej koncepcji, że istnieje coś takiego jak gramatyka dyskursu. Czym jest dyskurs? Dyskurs... Każdy dialog jest dyskursem. Znaczy to, co ja w tej chwili tutaj, na co ja w tej chwili narażam Państwa, to też jest dyskurs, tylko że on jest taki zdegenerowany, mianowicie to jest monolog. Mam nadzieję, że za 5 minut przejdziemy już do dialogu. Natomiast jest tak, proszę Państwa, że każdy dyskurs to jest pewien ciąg wypowiedzi. Przyzwoite dyskursy to są, mają strukturę dialogową. I teraz zakładamy, że dyskursy, ciągi wypowiedzi, mają swoją gramatykę, czyli tak jak mamy reguły gramatyki, które pozwalają nam ze słów budować spójne zdania, tak mamy jakieś reguły gramatyki dyskursu, które z różnych zdań pozwalają nam budować spójne dyskursy. Czy każdy ciąg słów języka polskiego tworzy nam spójne zdanie? Nie. Tylko te, które są zbudowane zgodnie z regułami gramatyki. Dalej. Czy każdy ciąg zdań języka polskiego tworzy nam spójny dyskurs? Też nie. Tylko te, które zostały zbudowane zgodnie z pewnymi regułami. A więc zakładamy, że takie reguły istnieją. I teraz dyskurs uznamy wtedy za spójny, jeżeli każda jego wypowiedź składowa stoi w jakiejś relacji retorycznej, opisywanej przez jakąś regułę retoryczną do jakiegoś innego elementu. Czyli jeżeli ja widzę dyskurs składający się przynajmniej z dwóch wypowiedzi i chcę powiedzieć, że on jest spójny, to znaczy, że muszę znaleźć taką regułę retoryczną, która po nałożeniu na te wypowiedzi tworzy mi spójną całość. Tak? To jest główna idea. Ona oczywiście potem ma bardzo fajne formalne, już formalną eksplikację. I teraz podstawowa zasada. Według Grajsa odczytywaniem implikatur rządzi jaka zasada, jakie oczekiwanie, że mój rozmówca jest kooperatywny. Zwolennicy tej teorii mówią nie. Odczytywaniem przynajmniej niektórych implikatur rządzi oczekiwanie,
że dyskurs, w którym uczestniczę, jest spójny. Czyli oczekujemy nie tyle kooperacji od naszego rozmówcy, ale oczekujemy od naszego rozmówcy, że będzie tak się zachowywał, aby budować, dokładać cegiełki do spójnego dyskursu. Tak? A kiedy dyskurs jest spójny? Kiedy pomiędzy wypowiedzią, którą dodał mój rozmówca, jest interesująca jakaś relacja retoryczna między tą wypowiedzią, a wypowiedziami, które wcześniej już się pojawiły. Czyli taka jest ogólnie zasada, ona ma bardzo fajne rozwinięcie formalne. Przykłady. No, weźmy chociażby tę wymianę zdań, o której już mówiliśmy na początku wykładu. Tak? Mam ochotę na pizzę, za rogiem jest niezła restauracja. No i wcześniej myśmy rozszyfrowali tę implikaturę, że ta restauracja serwuje pizzę, co zakładając, że rozmówca B zachowuje się kooperatywnie, zachowuje się w zgodzie z zasadą stosunku, tak? Mów na temat. Natomiast tu możemy powiedzieć, że wtedy odczytamy tę implikaturę. Jeśli uznamy, że między wypowiedzią rozmówcy B a wypowiedzią rozmówcy A zachodzi pewna relacja retoryczna opisywana przez pewną regułę gramatyki dyskursu. W tej teorii Ashera i Laskarides ta relacja nosi nazwę plan elaboration, czyli opracowanie planu. Ta relacja zachodzi wtedy, kiedy wypowiedzi, pomiędzy którymi my ją stwierdzamy, mają pewne własności gramatyczne, leksykalne, dlatego to jest teoria formalna. Natomiast co jest celem tej relacji, znaczy co jest istotą tej relacji plan elaboration? Dlaczego pomiędzy 5b a 5a zachodzi ta relacja plan elaboration? Dlatego, że celem 5b jest podanie informacji, która pomoże nadawcy 5a skonstruować plan realizacji jego celów konwersacyjnych. Tak? Mianowicie informacja o tym, że tam jest za rogiem restauracja, jest informacją istotną dla konstrukcji planu, który chce skonstruować rozmówca A. Tak? Czyli ta relacja zachodzi. Oczywiście te relacje są domyślne, tam są pewne takie logiki niemonotoniczne, może na jakimś innym wykładzie o takich logikach mógłbym powiedzieć. Proszę teraz zwrócić uwagę na takie dwa dyskursy, które są już, przyjmijmy, że to są to monologi. Ktoś wypowiada takie dwa zdania. Maciej przewrócił się, złamał nogę i otarł łokieć. Druga wypowiedź. Maciej przewrócił się, Wojtek go popchnął. Proszę zobaczyć, gdybym ja stosował zasadę grajsowską, która mówi, mów w sposób zwięzły i uporządkowany i wypowiadaj pewne zdania w takiej kolejności, w jakiej miały miejsce zdarzenia, o których te zdania traktują, no to rzeczywiście to działa w wypadku 25, tak? Możemy powiedzieć, że to jest pewna opowieść no, o pewnych perypetiach z życia Macieja, prawda? Przewrócił się, potem złamał nogę w wyniku tego upadku i otarł łokieć, tak? I to są te implikatury, się generują. Ale już gorzej jest w wypadku 26. Które zdarzenie było pierwsze? Upadek Macieja czy pchnięcie Wojtka? Pchnięcie Wojtka. A więc nie jest tak, że my zawsze wypowiadamy pewne zdania w takiej kolejności, w jakiej miały miejsce zdarzenia opisywane przez zdania. Tak? Czyli tutaj jest coś takiego, że ta kolejność jest inna. Na gruncie teorii spójności dyskursywnej twierdzimy, że pomiędzy wypowiedziami 25b i 25a zachodzi taka relacja retoryczna, którą się nazywa narracją, czyli opowieścią. Czyli to jest sukcesywne przedstawianie pewnych zdarzeń. A jaka jest relacja pomiędzy 26b a 26a? Czy to jest narracja? Wyjaśnienie. Mianowicie my podajemy pewien stan rzeczy, co się stało z Maciejem, a potem podajemy wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Czyli kiedy ja mogę przyjąć, że pchnięcie Wojtka było przyczyną upadku Macieja, kiedy nałożę na te dwa zdania pewną relację dyskursywną, jaką jest explanation, prawda? Na co mi pozwala gramatyka dyskursu. A więc nie pragmatyka, ale jakaś gramatyka. Fajnie. No i podsumowanie, proszę Państwa. No w pewnym sensie to, o czym mówiłem, układa się w taką opowieść tam i z powrotem. No bo najpierw wyszliśmy od takiego spostrzeżenia, że stosunkowo wiele do powiedzenia przy interpretacji wypowiedzi ma kompetencja językowa.
Ona oferuje pewne alternatywne scenariusze, alternatywne interpretacje, a to rozstrzyga nam pragmatyka. Potem poszliśmy nieco dalej w stronę grajsowską, czyli okazało się, że jednak semantyka ma mało do powiedzenia. W zasadzie teoretycy, którzy mocno przejęli się koncepcją Grajsa, twierdzą, że to, że używamy języka do komunikowania się, jest okolicznością przygodną, nieistotną. Liczy się to, że przeprowadzamy pewne wnioskowania pragmatyczne. No, a potem wykonaliśmy ten ruch z powrotem. Czyli dzięki teorii implikatur skalarnych i teorii spójności dyskursywnej mogliśmy pokazać, że jednak pewne zjawiska przypisane dziedzinie pragmatyki można wyrwać z tej dziedziny i z powrotem przenieść do dziedziny kompetencji językowej. Tak? A więc miejmy nadzieję, że ten powrót da się jeszcze kontynuować. Bardzo dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji. Ja pozwólcie tylko, że bardzo serdecznie w naszym imieniu podziękuję panu profesorowi za niezwykle interesujące zdarzenie komunikacyjne, w którym słowo implikatura inspirowało nas dość często. I poproszę, sama się rozpocznę od pytania, a mianowicie, gdyby pan profesor był uprzejmy wyjaśnić, jakiego rodzaju implikatury pojawiają się w następującym dialogu. Czy profesor Witek zna się na kognitywistyce? Odpowiedź, jest prezesem Towarzystwa Kognitywistycznego. Tak. No więc to jest implikatura na pewno, która w niektórych sytuacjach będzie generowała odpowiedź, będzie odpowiedzią na tak, implikatura stosunku, ale oczywiście można ją odwołać, prawda? Mianowicie, czy zna się na kognitywistyce? No cóż, jest prezesem Towarzystwa Kognitywistycznego. W tym towarzystwie ostatnio dzieją się dziwne rzeczy. Odwołaliśmy implikaturę. Ja wiem, że tak, nie wiem, oczywiście pytanie podchwytliwe. Ja myślę, że po dzisiejszym wykładzie nie trzeba byłoby dodawać, co jest oczywiście prawdą, że pan profesor jest prezesem Towarzystwa Kognitywistycznego, a kognitywistyka jest jego pasją. Oddaję państwu głos, bardzo proszę o pytania. Tu chyba pani chciała skorzystać z mikrofonu. Przede wszystkim serdecznie dziękujemy za wykład, bardzo ciekawy i trudny. I trudny, dużo tej terminologii, na pewno nie wszyscy się na tym znają, także trochę pobudził pan nasz umysł. Ale chciałam zapytać o inną rzecz. Czy państwo świadomie uczycie nasze władze unikać odpowiedzi lub też prowadzić wypowiedzi nie wprost, czy też oni tak sami? Bo nieraz mam wrażenie, że nie myślą logicznie. Dziękuję. Dziękuję za miłe słowa i dziękuję za to pytanie. Znaczy ja myślę, że tak. No właśnie pytanie jest takie, czy w ogóle kogokolwiek można nauczyć tej umiejętności komunikowania się w sposób pośredni. Tak? Myślę, że do pewnego stopnia tak, ale no, może to źle zabrzmi w ustach kogoś, kto jest nauczycielem. Ja średnio wierzę w skuteczność takich zabiegów edukacyjnych. Albo ktoś po prostu to ma, albo ktoś po prostu tego nie ma. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakąś umiejętność takiego komunikowania się pośredniego, no to jest w stanie ją rozwijać, prawda? Jest w stanie ją rozwijać. Pewien filozof Hegel powiedział, że znajomość logiki tak pomaga w rozumowaniu, jak znajomość fizjologii w trawieniu. A więc nie wiadomo, czy są rzeczywiście jakieś takie bonusy praktyczne płynące z takiego treningu, ale jeżeli chodzi o polityków, to słuchając polityków można dosyć szybko się zorientować, kto z nich jest sprawnym politykiem, technicznie sprawnym, a kto nie. Na przykład bardzo sprawnym politykiem instrumentalnie jest autor tej wypowiedzi "Trzeba się panu X przyjrzeć, bo jak ktoś ma pieniądze, to skąd się ma?", bo to jest mistrz insynuacji, który rzuci podejrzenia na kogoś i nie będzie za to odpowiedzialny. Natomiast są tacy politycy, którzy niestety, kiedy używają implikatur, to strzelają sobie w stopę. Na przykład chyba w 2007 roku była taka historia, że jedna z pań posłanek partii Y powiedziała o partii X.
Partia X nie ma programu wyborczego. Zastosowała celowo zabieg, który nazywa się hiperbolą. Hiperbola to jest pewne wyolbrzymienie pewnego przekazu i wiąże się to z ostentacyjnym złamaniem zasady jakości. Czyli co chciała ta pani posłanka partii Y zakomunikować? Że partia X nie ma dobrego programu wyborczego. Po czym partia X pozwała panią posłankę w trybie wyborczym i jako dowód w sprawie przedstawiła książeczkę z nadrukiem Program wyborczy partii X w kampanii 2007 roku. I ta partia wygrała. Czyli implikatur trzeba używać, ale trzeba to robić z głową i umiejętnie. Panie profesorze, w ostatnim okresie różni politycy zabierają głos na różne tematy, różnorodne tematy. Ja chcę nawiązać do pana i koleżanki tutaj pytania. Ja mam pytanie następujące. Czy treść wypowiedzi można uważać za dwuznaczne w wielu przypadkach, czy nie? Dziękuję. Zdecydowanie tak. To znaczy ja myślę, że no właśnie sprawni politycy celowo wykorzystują pewną wieloznaczność. Prawda? Nasz język aż się roli od wieloznaczności i my sobie z nimi stosunkowo prosto radzimy. No tylko teraz jest pytanie, jaka nasza zdolność poznawcza sobie z tym radzi, z odczytywaniem wieloznaczności. Tak? Czasami są takie wieloznaczności, których my nie jesteśmy świadomi. Na przykład mamy takie zdanie. Piotr gra w szachy. To zdanie można odczytać na przynajmniej dwa sposoby. Tu już nawet implikatury nie wchodzą w grę. Albo gra w szachy teraz, albo po prostu grywa w szachy. Prawda? I to są dwie możliwe interpretacje tego zdania. I tutaj nawet nie ma implikatur. Chodzi o to, że czasownik grać może być użyty w supozycji aktualnej albo potencjalnej. My sobie z tego czasami nie zdajemy sprawy. Czego dowodem są potem na przykład takie wpadki poznawcze, kiedy wnioskujemy. Wyobraźmy sobie takie wnioskowanie. Jeśli Piotr jest inteligentny, to gra w szachy. Druga przesłanka. Jeśli gra w szachy, to nie może do nas przyjść. Zatem, jeśli Piotr jest inteligentny, to nie może do nas przyjść. Proszę zwrócić uwagę, że każda z tych przesłanek jest prawdziwa, a wniosek jest kuriozalny. Dlaczego? Bo w pierwszej przesłance, kiedy mówiliśmy, jeśli Piotr gra w szachy, to jest inteligentny, mieliśmy na myśli to, że on grywa w szachy, że potrafi grać w szachy. Natomiast w drugiej przesłance, gdy mówiliśmy, jeśli Piotr gra w szachy, to nie może do nas przyjść, to mieliśmy na myśli to, że teraz, dokładnie teraz gra w szachy. Prawda? A więc to jest dwuznaczność. Inna dwuznaczność. Mamy w gazecie taki anons, takie doniesienie. Wczoraj na rondzie uniwersyteckim kierowca białego Seata potrącił rowerzystę. Drugie zdanie. Wczoraj na rondzie uniwersyteckim kierowca białego Seata potrącił wykładowcę Uniwersytetu Szczecińskiego. I teraz, proszę Państwa, kiedy my słyszymy pierwsze zdanie, to przyjmujemy od razu za dobrą monetę, że potrącił rowerzystę podczas, powiedzmy w cudzysłowie, spełniania jego obowiązków służbowych, czyli podczas prowadzenia roweru. Natomiast trudno nam się zgodzić na interpretację że ten kierowca białego Seata potrącił wykładowcę uniwersyteckiego podczas pełnienia jego obowiązków służbowych, czyli podczas wygłaszania na rondzie uniwersyteckim wykładu, prawda? A więc mamy taką dwoistość odczytania, prawda? Byśmy się zdziwili, gdyby się okazało, że w tym drugim wypadku człowiek potrącony stał na rondzie uniwersyteckim i głosił wykład. Tak samo jak bylibyśmy zdziwieni, gdyby się okazało, że ten potrącony to jechał na wrotkach, a rowerzystą to on jest skądinąd. Prawda? Ale czy to się da wyczytać ze słów? Czy to jest implikatura? Też nie. A więc tych dowolności interpretacyjnych jest cała masa. To dzisiaj mówiliśmy o wieloznacznościach i o implikaturach, ale ich jest dużo więcej. I faktycznie sprawni politycy dobrze je wykorzystują.
Dobrze, to dziękujemy za ten, rozumiem, rzeczywiście wykład pewnie nam, dziękujemy bardzo, tak. Panie profesorze, na koniec, jeżeli pan pozwoli, jakby pan mógł poddać korekcie moje myślenie. Czy ja w zdaniu, które, czy w wypowiedzi, którą za chwilę sformułuję, zastosuję łatwą do odczytania implikację konwersatoryjną. Tutaj staram się posługiwać nomenklaturą wykładu. A mianowicie, wiemy, że pan profesor jest pasjonatą kognitywistyki. Wiemy, że nasza wiedza jest w tej dziedzinie jeszcze cały czas wymagająca zgłębienia. Wiemy też skądinąd, że chcielibyśmy ją poznać i pogłębić, a od stycznia zaczynamy kolejną edycję wykładów, a wiem właśnie skądinąd, że pan profesor też ceni naszą ideę i sprzyja edukacji pokoleniowej w uniwersytecie i lubi wręcz prowadzić wykłady dla grupy osób z różnym doświadczeniem. Czy zatem, ja oczywiście żartuję, czy już ta wypowiedź na tyle jest implikacją konwersatoryjną, że pan profesor zgodziłby się przyjąć zaproszenie również w przyszłym roku? Zdecydowanie tak, oczywiście. Tak. Natomiast myślę, że opowiadanie o tego typu sytuacjach jest wtedy też interesujące, kiedy przybiera formę taką może bardziej warsztatową. Nie wiem, czy państwo przewidują taką formę zajęć, ale myślę, że taka formuła warsztatu na tego typu tematy mogłaby się też fajnie sprawdzić. Myślę, że jak najbardziej będziemy o tym myśleć. Ja tylko proszę, żeby pan profesor o nas pamiętał i my chętnie zamieścimy na stronie, powiadomimy naszych słuchaczy o wszystkich wydarzeniach, konferencjach ciekawych w ciągu roku organizowanych przez towarzystwo. Być może też moglibyśmy się dołączyć, uczestniczyć. Tak, oczywiście. Bardzo serdecznie zapraszam właśnie na wydarzenia, które będą miały miejsce. Będę informował na bieżąco. Żeśmy współpracowali. Dziękuję serdecznie w takim razie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo państwu.